Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliża się koniec świata. Papież Franciszek napisał pobożną encyklikę. Zapraszam. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Papież Franciszek napisał encyklikę i ja nie mam się czego przyczepić. Może nie całkiem nie ma się czego przyczepić, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest pobożna encyklika. I to jest rzecz naprawdę szokująca, zadziwiająca. Czegoś takiego naprawdę się nie spodziewałem i nawet w pewnym sensie jest ta rola przedstawiania tej encykliki jako pozytywnego tekstu jest dla mnie nawet czymś takim zaskakującym, czymś dziwnym. Żyjemy w takich dziwnych czasach, że jak papież pisze encyklikę, to człowiek się spodziewa, że będą tam herezje i będzie trzeba je punktować. A tu otwieram encyklikę, czytam, a tam same pobożne treści. I zastanawiam się, co tu się stało, jak to możliwe, podmienili nam tego papieża, czy co? Nie wiem, a więc wyjaśnienie i taka szeroka interpretacja, skąd to się wzięło, że nagle papież ma takie pobożne przemyślenia, to zostawiam innym, bo ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Natomiast mogę wam przedstawić tą encyklikę, pokrótce przedstawić jej treść. To jest bardzo długa encyklika, ponad 200 punktów. Nie wiem, czy nie najdłuższa w ogóle papieża Franciszka. Nie pamiętam, jakie były te objętościowo te poprzednie, ale wydawało mi się, że raczej krótsze, że to można było tak stosunkowo szybko przejrzeć. Nad tą encykliką faktycznie trzeba było chwilę posiedzieć. A więc nie przedłużając, przechodzę do rzeczy. Dilexit Nos, encyklika papieża Franciszka z dnia 24 października. Rozpoczyna się słowami: umiłował nas, mówi święty Paweł, odnosząc się do Chrystusa. I encyklika będzie poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Papież najpierw wyjaśnia, co rozumie przez serce. I to wyjaśnienie jest faktycznie ciekawe. I to jest dosyć duża część encykliki, gdy papież tłumaczy, że przez serce rozumie rdzeń człowieka, czyli nawet zarzuca filozofią, jak on je tutaj nazywa, które wyrosły z myśli greckiej, czyli między innymi bez wątpienia świętemu Tomaszowi z Akwinu. Zarzuca tym filozofiom, że one nie uchwyciły wystarczająco tej idei serca. Mówi dosłownie, że te filozofie mówiły o rozumie, woli i uczuciach, ale nie mówiły o sercu jako o tym rdzeniu. I powołuje się tutaj oczywiście na teksty biblijne, w których przecież jest o sercu bardzo wiele mowy, gdzie właśnie to serce jest niejako takim rdzeniem. I faktycznie można, o ile nie zgadzałbym się z tą krytyką świętego Tomasza z Akwinu. Święty Tomasz nie jest tutaj w żadnym wypadku jakoś negatywnie przedstawiony, natomiast widać, że papież ma pewne uprzedzenia wobec scholastycznej filozofii. To tak momentami wychodzi właśnie w takich tekstach w stylu, że no, ta filozofia to tak nie do końca dostrzegła tą potrzebę serca, ale na szczęście pobożność ludowa to dostrzegła. Tutaj uważam, że zarzut jest zupełnie nietrafiony, to znaczy filozofia świętego Tomasza z Akwinu, bazując na tych władzach duszy, rozum, wola i później władza pożądawcza i gniewliwa, one bardzo dobrze opisują człowieka i to jest bardzo korzystne pod kątem później rozważania cnót, prezentowania tych cnót kardynalnych przede wszystkim jako naprawiających te władze duszy. To jest bardzo dobra i adekwatna antropologia i jak najbardziej nie kłóci się to z tym tomistycznym systemem, żeby tą taką, powiedzmy, biblijną wizję tego serca, które jest takim centrum, tak tutaj to święty Paweł rozumie, takim centrum człowieka, gdzie niejako jednoczy się cały człowiek, zarówno jego cielesność, jak i jego duchowość, czyli gdzie niejako swoje źródło ma rozum, wola właśnie i wszystkie również niższe władze duszy. I oczywiście
na coś takiego jest miejsce w tomistycznej filozofii, no bo przecież to jest jeden człowiek, który ma rozum, wolę, władzę pożądawczą i władzę gniewliwą, a więc jest pewna, tak, jest pewien czynnik spajający, to jest jedna dusza, to jest jeden człowiek, dusza, która jest formą dla ciała i to jest jeden faktycznie człowiek i jeśli chcemy przyjąć taką interpretację, przepraszam, serca jako takiego rdzenia, człowiek jako tego najgłębszego elementu, który jest w człowieku, tak jak mamy miłować Pana Boga z całego serca swego, czyli jak właśnie całym sobą w tym, co jest w nas najgłębsze. To jest jak najbardziej na miejscu i jak najbardziej nie jest to obce tomistycznej myśli i myślę, że tutaj po prostu wychodzą trochę takie uprzedzenia papieża Franciszka w odniesieniu do tomistycznej filozofii. Na przykład papież Franciszek pisze, to jest punkt 13, potrzebujemy, aby wszystkie działania były poddane pod polityczną dominację serca, aby agresja i obsesyjne pragnienia znalazły spokój w większym dobru, które oferuje im serce oraz w sile, jaką ma przeciwko złu, aby także inteligencja i wola oddały się na jego służbę, odczuwając i smakując prawdę zamiast chęci ich zdominowania, jak często czynią to niektóre nauki, aby wola pragnęła tego większego dobra, które serce zna, a także aby wyobraźnia i uczucia pozwoliły się łagodzić przez bicie serca. W punkcie 15 jest to ważne słowo dla filozofii i teologii, które dążą do osiągnięcia całościowej syntezy. Rzeczywiście słowo serce nie może być wyczerpująco wyjaśnione przez biologię, psychologię, antropologię czy jakąkolwiek inną naukę. To jedno z pierwszych słów, które wskazuje na rzeczywistość dotyczącą człowieka jako całości, jako osoby cielesno-duchowej. Tak więc biolog mówiąc o sercu nie jest bardziej realistą, ponieważ widzi tylko jego część, a całość jest nie mniej, ale jeszcze bardziej realna. Również abstrakcyjny język nie mógłby mieć tego samego konkretnego, a jednocześnie integrującego znaczenia. Jeśli serce prowadzi nas do najgłębszego wnętrza naszej osoby, to pozwala nam również rozpoznać siebie w całości, a nie tylko w jakimś odosobnionym aspekcie. I dalej, tutaj przeskakuje fragment. Według interpretacji Heideggera, współczesnego myśliciela, filozofia nie zaczyna się od czystej koncepcji lub pewności, ale od szoku emocjonalnego. Myśl musi zostać poruszona, zanim zacznie pracować z pojęciami lub w trakcie pracy nad nimi. Bez głębokiej emocji myślenie nie może się rozpocząć. Pierwszym obrazem mentalnym byłaby gęsia skórka. Pierwszą rzeczą, która skłania do myślenia i zadawania pytań jest głęboka emocja. Filozofia zawsze odbywa się w podstawowym stanie ducha. I tu jawi się serce, które jest gospodarzem stanów umysłu, funkcjonuje jako strażnik stanu umysłu. Serce słucha niemetaforycznie cichego głosu bytu, pozwalając się przez niego interpretować i determinować. To myślę, że są te fragmenty, które najłatwiej byłoby w tej encyklice skrytykować, czyli takie filozoficzne elementy, których nie ma aż tak bardzo dużo. To znaczy to powołanie się na Heideggera. Są tutaj elementy, których zdecydowanie można bronić, bo gdy jest mowa o tym, że filozofia, myślenie rozpoczyna się od szoku emocjonalnego, jest to trochę podobne do tego, co Święty Tomasz mówi, że zdziwienie jest początkiem filozofii, że dopiero wtedy człowiek faktycznie zaczyna szukać prawdy, gdy coś go zaszokuje. Dopiero wtedy, gdy dziwimy się czemuś, zaczynamy interesować się i szukać odpowiedzi. Natomiast trochę to jest taki poziom, który tutaj zostaje przedstawiony, poziom filozofii taki aforystyczny, na zasadzie nie naukowego badania rzeczywistości, tak bardzo ściśle i logicznie, tylko na zasadzie właśnie takich aforyzmów, takich pięknych przysłów, takich pięknych zdań, które mogą jakiś element rzeczywistości opisać, natomiast są bardziej poezją niż nauką. No, tak myślę, że można by to powiedzieć i jeśli tak chcemy to przeczytać jako właśnie taką poezję, to zasadniczo nie jest to niebezpieczne, natomiast bazowanie na tych współczesnych filozofiach zawsze jest dosyć niebezpieczne, bo jak się próbuje je traktować właśnie jako filozofię, a nie jako poezję, to czasami mogą z tego wyjść złe rzeczy. Podejrzewam, że to jest ten punkt, który najłatwiej byłoby skrytykować. Natomiast ta encyklika nie jest o tym. Tak? To się pojawia ze dwa razy w bardzo długiej encyklice. Natomiast większość tych tekstów i to, co później się pojawia i zasadnicza treść jest bardzo pobożna. Więc to zaznaczam jako element
nie najlepszy jako element, który można krytykować, ale zdecydowanie nie element dominujący w tej encyklice. Wciąż jeszcze szukając odpowiedzi na to, czym jest serce, papież w takim podpunkcie zatytułowanym Płomień, to jest punkt 24, pisze: ma to skutki dla duchowości. Na przykład teologia ćwiczeń duchowych świętego Ignacego z Loyoli opiera się na zasadzie affectus. Wymiar dyskursywny jest zbudowany na fundamentalnej woli, stałą siłą serca, która daje energię i zasoby do podjęcia zadania reorganizacji życia. Reguły i kompozycje miejsca, które Ignacy wprowadza w czyn, funkcjonują na bazie fundamentu, innego niż one same, nieznanego sercu. Michael de Corto, nie wiem kto to jest, pokazuje, w jaki sposób poruszenia, o których mówi święty Ignacy, są wkroczeniem woli Bożej i woli własnego serca, która pozostaje różna od ujawnionego porządku. Coś nieoczekiwanego zaczyna przemawiać w sercu osoby, coś, co pochodzi z niepoznawalnego, usuwa powierzchnię tego, co znane, i przeciwstawia się temu. Jest to początek nowego uporządkowania życia, zaczynając od serca. Znowu, mamy tutaj, jak właśnie w tych bardziej takich filozoficznych fragmentach, mamy tutaj trochę takiej poezji, która próbuje być filozofią, co znowu nie jest najlepsze, natomiast punkt wyjścia znowu jest słuszny, to znaczy święty Ignacy faktycznie podkreśla, to jest bardzo kluczowa sprawa w ćwiczeniach duchownych, właśnie te afekty, które ewidentnie nie są tylko uczuciami u świętego Ignacego, to ewidentnie to są takie akty woli, ale właśnie takie akty woli, które u świętego Ignacego to są takie akty takie przepotężne, takie konstytucyjne, można by powiedzieć, akty woli, takie zupełnie podstawowe, kluczowe akty woli, które faktycznie w jakimś stopniu, myślę, że sam Ignacy nie byłby do końca zadowolony, gdyby tylko powiedzieć o aktach woli, bo on by chciał, żeby te akty woli właśnie obejmowały niejako całego człowieka, żeby ta emocjonalność później podążała za tą wolą. A więc znowu właśnie, gdy mówimy tutaj o sercu jako takiej syntezie całego człowieka, to te afekty, odniesienie ich do serca faktycznie wydaje się być całkiem na miejscu. A więc wydaje mi się, że tutaj papież nie chybia zasadniczo z umiejscowieniem właśnie tych afektów gdzieś w pobliżu serca, choć właśnie to znowu, gdy próbuje powołać się na jakiegoś bardziej nowożytnego, powiedzmy, filozofa, być może trochę w cudzysłowie, myśliciela, to no, wychodzi to bokiem, tak? Bo tam mamy do czynienia z takimi pięknie brzmiącymi zdaniami, które mają być takie aforyzmy, tak? Czyli takie, żeby to jak takie zabrzmiało właśnie, jak taka mądra, filozoficzna myśl, ale bardziej ma to charakter poezji niż nauki. A więc nie jest do końca adekwatne w opisie rzeczywistości, choć może mieć swoje zalety. Święty Bonaventura, czytamy dalej, mawiał, że po dobrym przyjrzeniu się należy prosić nie o światło, ale o płomień, i nauczał, że wiara jest w umyśle w taki sposób, że budzi uczucie. Na przykład poznanie, że Chrystus umarł za nas, nie pozostaje wiedzą, ale z konieczności staje się uczuciem miłością. W tej perspektywie święty John Henry Newman wybrał jako swoje motto wyrażenie cor ad cor loquitur, ponieważ Pan poza wszelką dialektyką zbawia nas, przemawiając do naszego serca ze swojego najświętszego serca. Ta sama logika oznaczała, że dla niego, wielkiego myśliciela, miejscem najgłębszego spotkania z samym sobą i Panem nie była lektura czy refleksja, ale modlitewny dialog z serca do serca z żywym i obecnym Chrystusem. Stąd Newman odnalazł w Eucharystii żywe serce Jezusa, zdolne wyzwalać, nadawać sens każdej chwili i napełniać człowieka prawdziwym pokojem. Najświętsze, najbardziej miłosierne, miłujące serce Jezusa. Tu już widzimy, w którą stronę to będzie szło. Faktycznie to zdanie, które tutaj można by pomyśleć, przydarzyło się papieżowi, to znaczy, że John Henry Newman odnalazł to serce Jezusa, miłujące serce Jezusa w Eucharystii, że to tak się tak przypadkiem zdarzyło. Właśnie nie. Teraz wszystko to, co nastąpi, jesteśmy na 26 punkcie, praktycznie do końca, no mniej więcej tam do punktu 200, z 200, nie pamiętam, 30 czy 20, to będzie właśnie to. To będą właśnie cytaty ze świętych, z ojców Kościoła, odniesienia do sakramentów, odniesienia cytaty z Pisma Świętego. To będą bardzo pobożne treści właśnie w tym duchu, bardzo często takie właśnie bardzo sakramentalne. Tak jak tutaj, to znaczy, że to Najświętsze Serce Jezusa odnalezione w Najświętszym Sakramencie. I to jest naprawdę zaskakujące, ale przejdźmy dalej i zobaczmy na własne oczy.
przepraszam, zanim pobożne treści, jeszcze jedna niepobożna treść. Zauważyłem, że jeszcze zrobiłem sobie tutaj screena z Soboru Watykańskiego II, to znaczy z cytatu papieża z Soboru. Poważne traktowanie serca ma konsekwencje społeczne. Jak naucza Sobór Watykański II, my wszyscy powinniśmy odmienić nasze serca, kierując je względem na dobro całego świata i te zadania, które wszyscy razem możemy wykonywać, aby rodzaj ludzki szedł ku lepszemu. Ponieważ zakłócenia równowagi, na które cierpi świat współczesny, powiązane są z owym bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które zakorzenione jest w sercu człowieka. W obliczu dramatów świata Sobór zaprasza nas do powrotu do serca, wyjaśniając, że osoba ludzka nie błądzi, jeśli uważa siebie za istotę wychodzącą poza cielesność. Głębią swoją przerasta bowiem całą rzeczywistość materialną. Powraca do tej niezmierzonej głębi, gdy zwraca się ku sercu, gdzie oczekuje na niego Bóg, który bada serca, gdzie sam w oczach Boga decyduje i gdzie sam w oczach Boga decyduje o swoim losie. To znowu jest oczywiście słabszy element encykliki, no bo po prostu Sobór zasadniczo jest tekstem raczej słabym, to znaczy nawet w tych lepszych fragmentach, tam gdzie nie jest niebezpieczny dla wiary, to są raczej teksty słabe, to znaczy raczej właśnie pisane w taki sposób rozwodniony, taki naokoło, żeby tak mówić i nic nie powiedzieć. I takie też te cytaty tutaj są. Natomiast w całej encyklice cytatów z Soboru Watykańskiego II są właśnie może 2 czy 3. Można to odebrać właśnie jako na zasadzie, wiadomo, że wypada papieżowi Sobór zacytować, ale zdecydowanie nie stanowi to takiej bazy, punktu wyjścia, głównego źródła interpretacji. No i dobrze, bo w Soborze nic pobożnego za bardzo nie znajdziemy. Przeskakujemy punkt 42. Tu już zaczyna się tak ciekawie pobożnie. Teraz trochę taki aspekt maryjny, nieoczywisty dla papieża Franciszka moim zdaniem. On jako człowiek, to jest Pan Jezus, on jako człowiek nauczył się tego od Maryi, swojej matki. Ona, która wszystko uważnie kontemplowała i zachowywała w swoim sercu, od najmłodszych lat uczyła go wraz ze świętym Józefem bycia uważnym. To bardzo ciekawe. Pod wieloma względami, to znaczy, nie wiem, w pierwszej chwili dla wielu to się może wydawać jakieś dziwne, jak to Pan Jezus się uczył. No pamiętajmy, że mamy napisane, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi i jak najbardziej jako człowiek, jego ludzka natura się rozwijała, więc jak najbardziej Pan Święty Józef uczył Pana Jezusa fachu, zawodu, jak najbardziej Matka Boża mogła uczyć Pana Jezusa psalmów, pomimo tego, że korzystając z Bożej wszechwiedzy, mógł te informacje pobrać. To taki obraz trochę głupawy, ale myślę, że nie wcale nietrafiony. O, pobrać z chmury, to znaczy pobrać w pewnym sensie nawet dosłownie, to znaczy korzystając z Bożej wszechwiedzy. Oczywiście Pan Jezus mógł wszystko wiedzieć, natomiast na pewno, wiadomo, bo ludzka możliwość poznania jest jednak ograniczona, a więc nie korzystał z tej wszechwiedzy tak cały czas. To nie było takie połączenie, w sensie, że ludzki rozum był napełniony tą wszechwiedzą, bo po prostu ludzki rozum nie jest w stanie pojąć, nie jest w stanie objąć całej Bożej wszechwiedzy. Stąd też Pan Jezus, jeśli chodzi o ludzką naturę, jak najbardziej rozwijał się i uczył. I tutaj to, że to papież mówił o tym, że to właśnie serce, uważne serce, to jest takie serce, które jest czujne i które zwraca uwagi na potrzeby bliźniego, że Pan Jezus uczył się tego od Matki Bożej. Oczywiście Pan Jezus posiada wszystkie cnoty w stopniu najwyższym, natomiast jak najbardziej wielu takich praktycznych rzeczy uczył się. Chciał, żeby ta jego ludzka natura rozwijała się w sposób normalny. I tutaj takie nieoczywiste odniesienie do Matki Bożej. Myślę, że jak najbardziej na miejscu i cenne. Punkt 3. Oto serce, które tak bardzo umiłowało. Czyli to jest trzeci, to może bardziej rozdział, bo punkt to jest 48. Nabożeństwo do serca Chrystusa nie jest kultem organu oddzielonego od osoby Jezusa. To, co kontemplujemy i adorujemy, to cały Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, przedstawiony na obrazach, na których wyeksponowane jest Jego serce. W tym przypadku serce z ciała jest traktowane jako obraz lub i uprzywilejowany znak najintymniejszego centrum wcielonego Syna i Jego miłości, miłości boskiej i ludzkiej jednocześnie. Ponieważ bardziej niż jakakolwiek inna część jego ciała, jest ono naturalnym wyrazem i symbolem niezmierzonej miłości.
To jest bardzo piękny teologicznie fragment. Mamy bardzo wyraźne podkreślenie prawdziwej boskiej natury Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Miłość boska i ludzka, która jest w nim. No i serce z ciała przedstawione na obrazach jako naturalny wyraz i symbol niezmierzonej miłości. Oddawanie czci jego wizerunkowi. Warto zauważyć, pisze nam papież Franciszek, że wizerunek Chrystusa z jego sercem, choć w żaden sposób nie jest przedmiotem adoracji, to nie jest jednym z wielu, które moglibyśmy wybrać. Nie jest czymś wymyślonym przy biurku lub narysowanym przez artystę. Nie jest to wyimaginowany symbol, lecz symbol prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości. Co znaczy, że wizerunek nie jest przedmiotem adoracji? Tu papież wyjaśnia za chwilę. Wykracza to zatem poza atrakcyjność różnych wykonanych wizerunków serca Chrystusa, ponieważ przed wizerunkami Chrystusa nie można ich o coś prosić lub że należy pokładać nadzieję w obrazach, jak niegdyś czynili poganie, ale że przez obrazy, gdy je całujemy, odkrywamy przed nimi głowę, adorujemy Chrystusa. A więc to jest oczywista teologiczna prawda, ale to dobrze, gdy papież podaje oczywiste teologiczne prawdy, a nie jakieś wieloznaczniki, że gdy oddajemy cześć wizerunkowi Chrystusa, to oddajemy cześć Jemu, a nie wizerunkowi. Tak to w zasadzie powinno być oczywiste. Dalej papież pisze, ponadto niektóre z tych obrazów mogą wydawać się nam mało atrakcyjne i nie pobudzać nas zbytnio do miłości i modlitwy. Jest to sprawa drugorzędna, ponieważ obraz jest jedynie motywującą figurą. Jak powiedzieliby ludzie wschodu, nie należy wpatrywać się w palec, który wskazuje na księżyc. Podczas gdy Eucharystia jest rzeczywistą obecnością, to też wartościowe, tak? Eucharystia jest rzeczywistą obecnością, którą należy adorować, to też wartościowe, to w tym przypadku mamy do czynienia jedynie z obrazem, który choć pobłogosławiony, zaprasza nas do pójścia dalej, kieruje nas do wzniesienia naszych serc ku sercu żyjącego Chrystusa i do zjednoczenia ich z Nim. Czczony obraz zaprasza, wskazuje, wzrusza, abyśmy poświęcili czas na spotkanie z Chrystusem i na adorowanie Go tak, jak najlepiej to sobie wyobrażamy. W ten sposób, patrząc na obraz, stajemy przed Chrystusem, a przed nim miłość zatrzymuje się, kontempluje tajemnice, smakuje je w milczeniu. No i to jest bardzo ciekawe, nie tylko w kontekście samej teologii obrazu, ale w tym wciąż powracającym odniesieniu eucharystycznym, gdzie Najświętszy Sakrament jest przedstawiony jako rzeczywista obecność, którą należy adorować. To znowu jest dla papieża Franciszka coś raczej nietypowego. Powiedziawszy to wszystko, pisze nam dalej, nie możemy zapominać, że ten wizerunek serca mówi nam o ludzkim ciele, o ziemi, a zatem mówi nam również o Bogu, który chciał wejść w naszą historyczną kondycję, stać się częścią tej historii i dzielić naszą ziemską wędrówkę. Bardziej abstrakcyjna lub stylizowana forma pobożności niekoniecznie będzie wierniejsza Ewangelii, ponieważ w tym delikatnym i dostępnym znaku ukazuje się sposób, w jaki Bóg chciał się objawić i stać się bliskim. Serce oczywiście jest bardzo dobrym wyrazem Bożej miłości, bo to jest właśnie ten Bóg z nami, ten bliski Bóg, Bóg, który stał się człowiekiem. Stąd jak najbardziej znowu to wszystko tutaj bardzo na miejscu. Warto w tym miejscu odwołać się do refleksji pewnego teologa, który przyznaje, że pod wpływem myśli greckiej, o, tutaj ten cytat a propos, powiedzmy, zarzutów wobec tomizmu, że pod wpływem myśli greckiej teologia przez długi czas relegowała ciało oraz uczucia do obszaru przedludzkiego, podludzkiego lub do sfery pokusy prawdziwego człowieka. To jest zarzut słuszny wobec platonizmu i przede wszystkim neoplatonizmu, przepraszam. Tam faktycznie cielesność jest czymś złym i dlatego neoplatonicy nie mogli wierzyć, jakby było dla nich nie do przyjęcia, że ciało zmartwychwstanie. Tutaj to pasuje faktycznie szczególnie, natomiast do Arystotelesa, który był lekarzem, nie pasuje to w ogóle. Niemniej, to, czego teologia nie rozwiązała na poziomie teoretycznym, znalazło swoje rozwiązanie w praktyce duchowości. Duchowość oraz religijność ludowa utrzymały silny związek z somatycznymi, psychologicznymi i historycznymi aspektami Jezusa.
Droga krzyżowa, nabożeństwo do jego ran, duchowość przenajdroższej krwi, nabożeństwo do serca Jezusa oraz praktyki eucharystyczne, te elementy wypełniły luki teologii, zasilając wyobraźnię i serce, miłość i czułość do Chrystusa, nadzieję i pamięć, pragnienie oraz tęsknotę, rozum i logika podążyły innymi ścieżkami. Tu widzimy, to jest na końcu cytat właśnie jakiegoś pewnego teologa, co papież, którego papież tutaj nie zdradza, a jest przypis, natomiast tutaj na screenie nie mogę w niego kliknąć. Pamiętam, że sprawdzałem, ale nie był to nikt, kogo bym znał. W każdym razie, tak, w kontekście neoplatonizmu to ma uzasadnienie, ale ja obawiam się, że papież nie ma tutaj na myśli neoplatonizmu, tylko ma na myśli tą dominującą filozofię w średniowieczu, czyli właśnie scholastykę, przede wszystkim samego świętego Tomasza z Akwinu, który właśnie, którego wielkim osiągnięciem jest to połączenie człowieka, jest to dostrzeżenie tego, że człowiek jest ciałem i duchem. To właśnie przed świętym Tomaszem, przez ten neoplatonizm faktycznie dochodziło do takiego zepchnięcia tego ciała na drugi plan i wszystkie te herezje gnostyckie i tak dalej, to wszystko miało właśnie taki charakter i właśnie święty Tomasz zrobił tutaj ten ogromny krok we właściwą stronę, a więc takiego zarzutu naprawdę nie można by było mu postawić. Czego też papież jakby dosłownie nie robi, mogłoby się wydawać, że tam, gdzie mówi wcześniej o tych, którzy mówią tylko o rozumu i woli, a nie o sercu, że odnosi się w jakiś sposób do scholastyki. Można tak podejrzewać, ale to też nie zostało tutaj bezpośrednio powiedziane. Kościół od zawsze i definitywnie naucza, że nasza adoracja Jego osoby jest jedna i obejmuje nierozerwalnie zarówno Jego naturę boską, jak i ludzką. Znowu wyraźne potwierdzenie boskiej natury Pana Jezusa. Od najdawniejszych czasów Kościół naucza, że powinniśmy adorować jednego i tego samego Chrystusa, Syna Bożego i człowieka w dwóch nierozerwalnych i niepodzielnych naturach. I to jednym uwielbieniem, zgodnie ze słowami, Słowo stało się ciałem. W żaden sposób Chrystus nie jest uwielbiony w dwóch naturach, skąd wyprowadza się dwie adoracje, lecz w jednej adoracji wcielonego Boga, Słowa, razem z Jego własnym ciałem. Papież pisze dalej, niektórzy moi poprzednicy odwoływali się do serca Chrystusa i na bardzo różne sposoby zachęcali do zjednoczenia się z Nim. Pod koniec XIX wieku Leon XIII wezwał nas do poświęcenia się Jemu, a w swojej prośbie połączył zaproszenie do zjednoczenia z Chrystusem z podziwem dla wspaniałości Jego nieskończonej miłości. Około 30 lat później XI przedstawił to nabożeństwo jako syntezę chrześcijańskiego doświadczenia wiary. Pius XII utrzymywał ponadto, że kult Najświętszego Serca wyraża w doskonały sposób, jako wspaniała synteza, nasz kult Jezusa Chrystusa. I znowu tutaj ta encyklika jest wyjątkowa. Bardzo często papież powraca do przedsoborowych poprzedników, cytuje ich, podaje jakieś czyny, jakieś ich decyzje, cytuje jakieś dokumenty. To jest zaskakujące, w sensie jest to zupełnie naturalne dla Kościoła, natomiast dobrze wiemy, że w posoborowym Kościele panuje nieznośna tendencja do tego, żeby cytować Sobór Watykański II i co jest po nim, a wszystko, co było wcześniej, nie, to jakieś krucjaty i palenie czarownic, to tam przecież nic wartościowego nie było. Nie jeden i dokument papieski, i dokumenty episkopatów tak właśnie wyglądają. Tutaj jest inaczej. Oczywiście będzie również, cytuję dalej, bardziej współcześnie święty Jan Paweł II przedstawił rozwój tego kultu na przestrzeni wieków jako odpowiedź na wzrost rygorystycznych i oderwanych od rzeczywistości form duchowości, które zapominały o miłosierdziu Pana. Jednocześnie wskazywał on, że kult ten jest aktualnym apelem do świata, który próbuje tworzyć się bez Boga. Kult Najświętszego Serca, jaki rozwinął się przed dwoma wiekami w Europie pod wpływem mistycznych doświadczeń świętej Małgorzaty Marii Alacoque, był reakcją na jansenistyczny rygoryzm, którego konsekwencją było niedocenienie nieskończonego miłosierdzia Bożego. Człowiek roku 2000, to taki typowy Jan Paweł II, człowiek roku 2000, tak jakby ten rok 2000 tak wszystko zmienił.
Potrzebuję serca Chrystusa, by poznać Boga i poznać samego siebie. Potrzebuję go, by budować cywilizację miłości. No więc oczywiście Jan Paweł II również będzie cytowany stosunkowo często. Faktycznie Jan Paweł II jest cytowany. No i to są takie typowo janopawłowe cytaty, czyli takie jak ten właśnie, tak? Zasadniczo brzmi to pobożnie, ale nie jest to ani jakieś ściśle teologiczne, czasami trochę dziwne, ale z wieloma jak najbardziej pobożnymi elementami. No tu widzimy ten rok 2000, papież ewidentnie jest tak wyraźnie podekscytowany. Ta cywilizacja miłości to też trochę taki mit, tak? No, to jest... Jan Paweł II faktycznie miał w sobie coś z takiego, trochę takiego marzyciela, tak, że tutaj cywilizacja miłości, człowiek roku 2000, jest w tym trochę takiej poezji, jakby nie jest to taka twarda teologia, tak bym powiedział, która chwyta rzeczywistość, tak, i ją opisuje adekwatnie, podaje, jakie są bolączki, co trzeba zrobić, tylko trochę to jest właśnie takie snucie takich opowieści. Podobnie, pisze nam dalej papież Franciszek, nikt nie powinien czuć się zobowiązany do godzinnej adoracji w czwartki. Ale jak tego nie polecać? Gdy ktoś z gorliwością podejmuje tę praktykę wraz z wieloma braćmi i siostrami, odnajdując w Eucharystii całą miłość serca Chrystusa, uwielbia razem z Kościołem znak i jakby ślad Bożej miłości, która posunęła się aż tak daleko, że nawet sercem słowa wcielonego umiłowała rodzaj ludzki. A więc papież poleca godzinną adorację w pierwszy czwartek miesiąca. A więc, no, pobożnie. Muszę jednak stwierdzić, gdy papież podaje różne takie, powiedzmy, problemy w Kościele, diagnoza nie jest szczególnie dobra. Jest taka typowo papieżowa, franciszkowa, to znaczy na szczęście nie ma żadnych bzdur w stylu, że jest źle w Kościele, bo nie segregujemy śmieci i jeździmy dieslami. Na szczęście takich bzdetów nie ma i trochę się tego bałem, że będą takie teksty w stylu, że diesel rani serce Pana naszego Jezusa Chrystusa i niesegregowanie śmieci to jest teraz najgorsza bolączka tegoż Najświętszego Serca. Na szczęście takich cytatów nie znajdziemy. I znajdują się, ta diagnoza błędów współczesnych jest słaba, ale znajdują się tam też pozytywne elementy. Muszę jednak stwierdzić, że w samym Kościele szkodliwy dualizm jansenistyczny odrodził się, przybierając nowe oblicze. W ostatnich dziesięcioleciach zyskał nową siłę, ale jest to przejaw gnostycyzmu. I to jest ciekawe, że papież zauważa, że mamy jakieś współczesne przejawy gnostycyzmu. To jest faktycznie, wydaje mi się, coś nowego. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek o tym wspominał, który już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa szkodził duchowości, ignorując prawdę o zbawieniu ciała. Z tego powodu kieruję mój wzrok ku sercu Chrystusa i zachęcam do odnowienia nabożeństwa do Niego. Mam nadzieję, że może ono być atrakcyjne również dla współczesnej wrażliwości i w ten sposób pomoże nam stawić czoła tym starym i nowym dualizmom, którym daje właściwą odpowiedź. O co chodzi, jakie gnostyckie dualizmy? No, gnostycyzm co do zasady, w wielkim uproszczeniu, uważał, że ciało jest złe. W wielkim uproszczeniu, ale zwykle te gnostyckie sekty tak właśnie podchodziły. W ogóle, że materia pochodzi niejako od złego Boga. Jest dobra zasada, zła zasada. Dobra zasada stwarza duszę, zła zasada stwarza materię. I mnóstwo średniowiecznych herezji z tego wynikało. I w ogóle gnostycyzm jest, wydaje się być takim korzeniem wszelkiej herezji. Praktycznie w każdej herezji można znaleźć jakieś elementy, przepraszam, gnostycyzmu. On też zawsze miał takie elementy platońskie, co myślę, że już w tym słychać, i zawsze takie, w cudzysłowie, masońskie elementy, to znaczy takiego ukrywania się, że to jest taka wiedza tajemna, zbawienie przez samą tylko wiedzę, wystarczy poznać coś i wtedy już jest się lepszym i to jest nie dla wszystkich, tylko dla tych absolutnie wybranych. Ciekawe, że papież to dostrzega. Chciałbym dodać, że serce Chrystusa uwalnia nas również od innego dualizmu. Tego, który dotyczy wspólnot i pasterzy skupionych wyłącznie na działaniach zewnętrznych, na reformach strukturalnych pozbawionych Ewangelii, na obsesyjnych organizacjach, światowych projektach, sekularyzowanych refleksjach i różnych propozycjach przedstawionych jako wymagania, które czasem usiłuje się narzucić wszystkim. Rezultatem tego jest często chrześcijaństwo, które zapomniało o czułości wiary i tak dalej. Niestety dalsza część nie jest tak dobra jak ta pierwsza. To jest znowu zaskakująca refleksja. Światowe projekty są złe, sekularyzowane
działania są złe, to też jest bardzo nietypowe dla papieża Franciszka. Niestety, jako odpowiedź nie podaje powrotu do tego, co nadprzyrodzone. Ten aspekt nadprzyrodzony niewystarczająco tutaj wybrzmiewa, tylko należy powrócić do czułości wiary, oddania się służbie, gorliwości. Trochę to jest takie... Ach, w tym momencie właśnie powinno to zabrzmieć, gdzie właśnie zarzuca papież, że to są sekularyzowane, tak? Czyli to myślenie Kościoła, apostolat Kościoła skupia się na organizacjach, na tutaj działaniu, zrobię to. Aż się prosi o to, żeby tu powiedzieć, że zabrakło myślenia o łasce, o tym, co nadprzyrodzone, o powrocie do sakramentów świętych. Nie zabrakło tego, za to tylko papież mówi o tym, że no misja, oddanie, służba, ale przecież to jest tak bardzo blisko tego, co było przed chwilą, tej organizacji, tak? Nie, widać, że tutaj papieżowi po prostu brakuje tego dokładnego rozeznania, co jest sednem problemu, albo co jest odpowiedzią na problem. Ale mimo wszystko jest tutaj zdecydowanie krok w dobrą stronę. Rozdział 4. Miłość, która daje pić. To jest, tak podoba mi się tytuł tego rozdziału, że nie wiem, czy gdzieś w tytule materiału to się nie znajdzie. Punkt 103. Święty Augustyn utorował drogę nabożeństwu do Najświętszego Serca jako miejsce osobistego spotkania z Panem. To będzie w ogóle fascynujące. Papież poświęca, nie wiem, połowę tej encykliki na taki rys historyczny, gdzie właśnie pokazuje od początku Pismo Święte, Ojcowie Kościoła, święci, później naprawdę tylu świętych, tych wszystkich przedsoborowych świętych, zapomnianych od tych 70 lat praktycznie, cytuje, pokazuje, jak to tutaj piękne nabożeństwo i jakie... I to jest naprawdę zadziwiające, to się naprawdę czyta bardzo, bardzo, jak bardzo taki pobożny tekst. Święty Augustyn torował drogę nabożeństwu do Najświętszego Serca jako miejsca osobistego spotkania z Panem. Mianowicie dla niego pierś Chrystusa nie jest tylko źródłem łaski i sakramentów, ale ją uosabia, przedstawiając ją jako symbol intymnego zjednoczenia z Chrystusem, jako miejsce miłosnego spotkania. Tam znajduje się źródło najcenniejszej mądrości, którą jest poznanie go. Augustyn pisze bowiem, że Jan umiłowany, kiedy podczas ostatniej wieczerzy oparł głowę na piersi Jezusa, zbliżył się do tajemnego miejsca mądrości. Nie stajemy wobec zwykłej intelektualnej kontemplacji prawdy teologicznej. Święty Hieronim wyjaśniał bowiem, że osoba zdolna do kontemplacji nie cieszy się pięknem strumienia wody, ale pije wodę, żywą wodę z boku Pana. Po pierwsze, pomaga nam rozpoznać piękno łaski i sakramentów. Znowu, papież pisze o pięknie łaski i sakramentów, które wypływają z tego źródła życia, jakim jest zraniony bok Pana. Jest, dzięki Bogu, ta myśl jest wyraźnie w encyklice obecna, że to serce jako źródło dla sakramentów świętych. Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem, aby się wypełniło pismo, które mówi, będą patrzeć na tego, którego przebodli, Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy, uderzając w ucznię, otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda, stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to, płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościół. Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze źródła tryskającego na życie wieczne. Następnie zaprasza nas do zrobienia kolejnego kroku, aby dostęp do łaski nie stał się czymś magicznym lub rodzajem emanacji typu neoplatońskiego. Też ciekawe, znowu, my mieliśmy krytykę gnostycyzmu, mamy krytykę emanacji neoplatońskiej. To są takie dosyć nietypowe dla Franciszka myśli, które... aż trochę nasuwają myśl, czy ktoś inny nie pisał tej encykliki. No ale jednak papież zdecydował się to podpisać, nawet jeśli by osobiście tego nie pisał. A więc, aby dostęp do łaski nie stał się czymś magicznym lub rodzajem emanacji typu neoplatońskiego, ale bezpośrednią relacją z Chrystusem, zamieszkaniem w jego sercu, ponieważ ten, kto pije, jest przyjacielem Chrystusa, jest sercem, które kocha. Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa, bądź jak owa gołębica, która zakłada gniazdo na ścianach urwiska, tam trwaj nieustannie, jak wróbel, który znalazł swe gniazdo. To są wszystko cytaty tutaj z Pieśni nad Pieśniami, z psalmów. Tam jak syna gorlica, ukryj swe dzieci czystej miłości, tam przyłóż usta, by zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela. Naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. Po bardzo długich rozważaniach historycznych papież przechodzi też do współczesnych świętych. Znowu natomiast
Jest to bardzo krótkie przejście i bardzo duże miejsce zajmują tam znowu Polacy. Zaskakujące. Mówiłem, że Jan Paweł II jest bardzo duży, ale to może nie jest aż tak bardzo zaskakujące. Dziwna jest ta zmiana proporcji. To znaczy papież mówi przez tam 50 punktów o ojcach Kościoła, dawnych świętych i w jednym punkcie wspomina o współczesnych świętych i to właśnie jakich świętych, to też dosyć ciekawe. Inni święci, bardziej współcześni, tacy jak święty ojciec Pio, święta Teresa z Kalkuty i wielu innych, mówią ze szczerym oddaniem o sercu Chrystusa. Chciałbym jednak przypomnieć również doświadczenia świętej Faustyny Kowalskiej, które na nowo ożywają nabożeństwo do serca Chrystusa, mocno akcentując chwalebne życie zmartwychwstałego i Boże miłosierdzie. Rzeczywiście pod wpływem tych jej doświadczeń oraz czerpiąc ze spuścizny duchowej pozostawionej przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, i to jest trochę zaskakujące moim zdaniem, że biskup Pelczar się tutaj znalazł, nie kojarzę żadnej innej encykliki, czy papieża Franciszka, czy jakiegoś innego papieża, który by biskupa Pelczara wspominał. Może u Jana Pawła II, może, nie wiem, nie pamiętam, nie przypominam sobie żadnego takiego fragmentu, ale byłbym sobie w stanie wyobrazić, że Jan Paweł II znał świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Natomiast, że papież Franciszek go wspomina, to ciekawe, to ciekawe. Oczywiście no, są ci współcześni święci, święta Teresa z Kalkuty, święta Faustyna Kowalska. Oczywiście tak, mówię tutaj święta tak jak, żeby nie było, ale przecież ksiądz mówi, że bractwo nie uznaje świętych posoborowych. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, wstrzymujemy się z osobnym, to znaczy wstrzymujemy się z oddawaniem im publicznej czci do czasów, gdy Kościół tą sprawę zweryfikuje tych święceń w zmienionym rycie, tak? To znaczy w zmienionym, po zmianach w procesach kanonizacyjnych. Natomiast tutaj po prostu cytuję tak, jak to jest napisane. I ten dobór tych postaci jest faktycznie ciekawy. Oczywiście święta Małgorzata Maria Alacoque ma tu zupełnie wyjątkowe miejsce w tej encyklice, ale również z tymi takimi bardzo niewspółczesnymi cytatami. Na przykład: począwszy od drugiego wielkiego objawienia się świętej Małgorzacie, Jezus wyraża smutek, ponieważ za jego wielką miłość do ludzi odpłacamy mu jedynie niewdzięcznością i wzgardą, oziębłością i obojętnością. To mnie boli bardziej, dodał przy tym, niż wszystko inne, co musiałem znieść w czasie mej męki. Znowu nietypowa myśl dla papieża Franciszka. Bardziej typowa, ale jednak inaczej przedstawiona, jest w punkcie 169. Warto przypomnieć, że w Cesarstwie Rzymskim wielu ubogich, cudzoziemców i innych odrzuconych ludzi znajdowało szacunek, życzliwość i opiekę u chrześcijan. Świadczy o tym rozumowanie cesarza Juliana Apostaty, który zastanawiał się, dlaczego chrześcijanie byli tak szanowani, dlaczego tak wielu szło za nimi i uważał, że jednym z powodów było ich zaangażowanie w pomoc biednym i cudzoziemcom, ponieważ cesarstwo pomijało ich i pogardzało nimi. Z tego powodu cesarz nie mógł znieść faktu, że jego ubodzy nie otrzymywali pomocy z jego strony, podczas gdy znienawidzeni chrześcijanie oprócz swoich żywią także naszych. W liście skupia się przede wszystkim na nakazie tworzenia instytucji charytatywnych, aby konkurować z chrześcijanami i zyskać szacunek społeczeństwa. W każdym mieście zakładaj liczne gospody dla przyjezdnych, aby z ludności naszej mógł korzystać każdy. Z ludzkości naszej mógł korzystać każdy. Aha, pewnie z ludzkości naszej, w sensie z takiego, z naszej ta ludzkość, podejrzewam, że jest tutaj w sensie z taka humanitas z naszej takiej ludzkiej przyzwoitości, ludzkiej gościnności. W tym sensie myślę, że Justyn Apostata miał to na myśli. W każdym razie papież Franciszek, no to typowe dla niego, tak, że wskazuje na to, że kwestia takiej troski o najuboższych jest ważna, ale też umieszcza ją tak w takim świetle, że przypomina czasy w ogóle, tak, wczesnych chrześcijan, Juliana Apostaty, czyli jednak prześladowcy chrześcijan, i wskazuje, że to w oczach tych pogan było coś wielkiego, to prowadziło do nawrócenia, a więc jednak jest to postawione też nie tylko służba dla służby, tylko służba dla nawrócenia. Służba, która jest formą apostolatu, a więc jest to tak postawione też w trochę innym świetle niż zwykle.
Dalej w punkcie 201 papież pisze: wyrzeczenie i cierpienie, jakich wymagają owe akty miłości bliźniego, jednoczą nas z męką Chrystusa, a my cierpiąc z Chrystusem, krzyżujemy nasze ciało, tą tajemnicą krzyża, o której mówi apostoł, tym obfitsze owoce pojednania i zadośćuczynienia spłyną na nas i na innych. Myślę, że myśl bardzo rzadka u papieża Franciszka. Tylko Chrystus zbawia przez swoją ofiarę poniesioną za nas na krzyżu. To już w ogóle jest przecież herezja dla współczesnego świata. Tylko Chrystus zbawia przez swoją ofiarę poniesioną na krzyżu. I to nie jest cytat. To są słowa samej encykliki. Nie może tutaj papież zwalić na kogoś innego. Tylko to faktycznie on sam napisał lub podpisał. Tylko Chrystus zbawia przez swoją ofiarę poniesioną za nas na krzyżu. Tylko on daje odkupienie. Jeszcze powtórzone, ponieważ jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. No i ja tego nie rozumiem. Jak papież może to pisać, a później jednocześnie twierdzić, że trzeba, muzułmanie mają być pobożnymi muzułmanami, że religie tak naprawdę mają wszystkie jeden korzeń i tak naprawdę wszystkie prowadzą do jednego celu i że nie ma co się wspierać, która religia jest lepsza. Czy my widzimy tutaj, jaka to jest sprzeczność, jaki to jest zakres sprzeczności? Tylko Chrystus zbawia, tylko On daje odkupienie, ponieważ jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. To jest przecież dokładna sprzeczność wobec tego, co papież niedawno powiedział. Jak to wyjaśnić? Nie wiem, no, nie mam pojęcia, natomiast to, co tutaj jest, jest prawdziwe. To, co tam papież powiedział, jest nieprawdziwe. Który papież Franciszek, który ma rację, to wiem, ale który jest tym prawdziwym papieżem Franciszkiem, albo co nim kieruje, że mówi raz tak, a raz tak. Nie wiem. Zadośćuczynienie, które składamy w darze, to dobrowolnie przyjęte uczestnictwo w Jego odkupieńczej miłości, Jego jedynej ofierze. W ten sposób dopełniamy w naszym ciele niedostatki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. To jest oczywiście cytat ze świętego Pawła. I to sam Chrystus przedłuża za naszym pośrednictwem skutki swego całkowitego oddania się z miłości. Zakończenie tej encykliki będzie trochę taką nieudolną próbą połączenia tego, co papież mówił wcześniej, z tym, co papież mówi teraz. Posłuchajmy. To jest punkt 217. Treść niniejszego dokumentu pozwala nam odkryć, że to, co zostało napisane w encyklikach społecznych Laudato Si i Fratelli Tutti, nie jest obce naszemu spotkaniu z miłością Jezusa Chrystusa, gdyż czerpiąc z tej miłości stajemy się zdolni do tworzenia braterskich więzi, do uznania godności każdego człowieka i do troszczenia się razem o nasz wspólny dom. A więc cała encyklika jest w zasadzie bardzo pobożna. Jest mowa o tym, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem, jedynym zbawicielem. Tylko On daje zbawienie. A na zakończeniu to jest trochę taki listek figowy, powiedzmy modernistyczny listek figowy. O, trochę tak. Jest napisane w zakończeniu, no to wszystko pozwala nam poznać, że to, co papież mówił wcześniej o ekologii, o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi, w sensie, że cała ludzkość jest jednym wielkim braterstwem, nie zważając w ogóle na kwestie naturalne, nadprzyrodzone i Fratelli Tutti odsyłam do materiału. Dawno, dawno temu nagrałem materiał, jak się encyklika ukazała, Fratelli Tutti, odsyłam do tego materiału. Znaczy właśnie Laudato Si. W sensie Laudato Si też zostaje tutaj zacytowany. O Laudato Si podejrzewam, że też był materiał, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. W każdym razie te dwie encykliki, bardzo niepobożne encykliki, właśnie takie bardzo światowe encykliki, nastawione na doczesne, ziemskie braterstwo, bazujące na naturalistycznych fundamentach i encyklika mówiąca o tym, że mamy dbać o ekologię. Znowu taka hipernaturalistyczna encyklika. I tutaj na zakończenie tej pobożnej dla odmiany encykliki treść niniejszego dokumentu pozwala nam odkryć, że to, co jest w tych encyklikach, nie jest obce naszemu spotkaniu z miłością Jezusa Chrystusa, gdyż czerpiąc z tej miłości stajemy się zdolni do tworzenia braterskich więzi, do uznania godności każdego człowieka i do troszczenia się razem o nasz wspólny dom. Czyli zostaje to taki fikołek zrobiony i te naturalistyczne treści, które o Panu Jezusie nie mówią, tak realnie o Panu Jezusie nie mówią, tam się pojawia oczywiście Pan Jezus, ale to jest inny Pan Jezus, tak? To jest Pan Jezus, który nie mówi,
że jest jedyną drogą do zbawienia, który nie ten Pan Jezus, który odkupuje od grzechu, nie ten Pan Jezus, który jest prawdziwym Panem Jezusem, tylko taki zeświadczony, naturalistyczny eko-Pan Jezus. To taki Pan Jezus jest w tych innych encyklikach. I tutaj próbują to tak połączyć, w sensie, że a to wynika jedno z drugiego. To jak się adoruje Pana Jezusa w pierwszy czwartek, to automatycznie od razu się segreguje śmieci. To takie moje streszczenie tego zakończenia. I dalej w zakończeniu. Proszę Pana Jezusa, aby z Jego Najświętszego Serca wypłynęły dla nas wszystkich strumienie wody żywej, aby zagoić rany, które sobie zadajemy, aby umocnić naszą zdolność kochania i służenia, aby pobudzić nas do nauki wspólnego podążania ku światu sprawiedliwemu, solidarnemu i braterskiemu. I to zakończenie przybiera znowu właśnie takie tony, jak te poprzednie encykliki. Także no to wszystko tutaj jest, to jest taka łyżka dziegciu. Cała encyklika jest taka pobożna, a na zakończenie, no i to ma nas prowadzić do tego, żeby świat był bardziej sprawiedliwy i braterski. Co? Odkupienie, oczyszczenie z grzechów, zadośćuczynienie, Najświętsze Serce Pana Jezusa, Komunia Święta, Bóg, zbawienie, potępienie, jedyna droga. No i to ma nas prowadzić do tego w zakończeniu, żeby było braterstwo. Co? Czy trochę mam podejrzenie, że to zakończenie jest napisane przez inną osobę. Trochę to tak wygląda. To jest oczywiście czysta spekulacja, ale trochę mam wrażenie, że encyklika sama została napisana przez kogoś, jakiegoś w miarę pobożnego teologa i papież Franciszek, może była tak długa, że papież jej nie przeczytał. Nie, przepraszam, to trochę nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na takie dywagacje, czy nie jest to w jakiś sposób obraźliwe, ale wydaje się, że to zakończenie nie pasuje. Nie pasuje do treści tej encykliki. I treść encykliki nie pasuje do poprzednich encyklik. I nie pasuje do tego, co papież Franciszek poza tym mówi i robi. I dlatego to podejrzenie mi się nasuwa, że może to faktycznie ktoś inny napisał. Zasadniczo nie ma w tym nic dziwnego. Znaczy, często encykliki papieskie były pisane przez profesjonalnych teologów i papież po prostu zapoznawał się z tym i podpisywał. To oczywiście może się zdarzyć, tak? To znaczy, jest to dosyć normalna praktyka. Nie ma w tym nic niemoralnego i zdrożnego, bo to jest po prostu praca teologiczna i papież ma pełne prawo, żeby korzystać ze swoich teologów do jej przygotowania. Ale tutaj trochę mam wrażenie, jakby właśnie zupełnie czym innym było to zakończenie. To wszystko, tam jest o takich wielkich rzeczach mowa, a tutaj, no i to niech nas prowadzi do bardziej sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego świata. Tak będzie do czasu, gdy szczęśliwie zjednoczeni będziemy ucztować w Królestwie Niebieskim. Tam będzie zmartwychwstały Chrystus, który zharmonizuje wszystkie nasze różnice światłem nieustannie płynącym z Jego otwartego serca. Niech Jezus zmartwychwstały będzie zawsze błogosławiony. W Rzymie u świętego Piotra, dnia 24 października w 12 roku pontyfikatu Franciscus. Nie wiem, czy to papież Franciszek napisał, czy nie. Moim zdaniem bardziej prawdopodobna jest teza, że to nie jest encyklika napisana przez papieża Franciszka, ale jednak zdecydował się ją podpisać. Być może przeczytał i zgadza się z tym i faktycznie uważa, że tak naprawdę no to wszystko ładnie, ślicznie, pięknie i tak, Pan Jezus, zadośćuczynienie, jedyna droga, ale tak naprawdę ostatecznie to ma nas prowadzić do braterstwa, wolności, równości i braterstwa. To byłoby przykre, ale być może właśnie trochę takie franciszkowe. Byłoby to bardzo przykre, gdyby te jest to w tym sensie zakończenie jest negatywnie zaskakujące, bo cała encyklika jednak powiedzmy jako całość, jest bardzo pobożna. Są rzeczy tam, tak, można się tutaj jakiejś tam filozoficznej kwestii przyczepić, ale stosunkowo drobne rzeczy, a wiele bardzo pozytywnych. A zakończenie po tym wszystkim, po tych wielkich rzeczach, które rozważaliśmy, widzieliśmy, jakbyśmy właśnie czytali nie papieża Franciszka, jakby to była właśnie po prostu czysta katolicka nauka o tym, że jest jeden Zbawiciel, że tylko On do zbawienia prowadzi i sakramenty wypływające z Najświętszego Serca Pana Jezusa i to prowadzi do zbawienia i to wszystko. I w zakończeniu czytamy
No i to ma nas prowadzić do wolności, równości, braterstwa. Parafrazuję, tam nie jest wolność, równość i braterstwo, ale bo świat bardziej sprawiedliwy, braterski, solidarny. I eko w sumie też, też się tutaj dosłownie nie pojawia, ale w sumie jest to wspomniane, Laudato Si, i że mamy troszczyć się o nasz wspólny dom. I to jest przykre. To zakończenie faktycznie jest przykre. To jest taka łyżka dziegciu na koniec. Ja nie potrafię powiedzieć, czy to wszystko jest przez papieża Franciszka napisane, czy nie. Czy to faktycznie jest jeden autor, który pisał całą encyklikę i zakończenie i po prostu żyje w jakimś takim, no nie wiem, no, rozdwojeniu, w sensie takim, że tutaj wszystko ładnie, ślicznie, pięknie, Kościół i wiara i tak dalej, ale tak naprawdę ważniejsze od tego są rzeczy doczesne. Naprawdę da się tak żyć? Czy ktoś inny to napisał? W ten sposób ta encyklika, pomimo tego, że większość tej encykliki to są treści bardzo pobożne, w ten sposób jest takim świadectwem tych czasów, tych kryzysowych czasów, tych czasów, gdzie nawet gdy papież napisze pobożną encyklikę, to mimo wszystko ostatecznie jakby wszystko zostanie postawione w służbie segregacji śmieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.